Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Far Cry 6, gdzie powinniśmy mieć opcję już powrócić na moment do tej potężnej misji Los Banditos. Zabierzmy im C4, dostaliśmy meldunek o nielegalnej fabryce C4 na Florydzie, finansowanej przez reżim. Musimy przerwać jej działanie, zanim materiały wybuchowe dotrą na Jarę. Kurczę, to daleko sobie na wakacje popłynęli panowie. Śledzimy konwój morski, który prawdopodobnie zmierza do fabryki C4 na Florydzie. Czas ruszać. Zasadzka. Przygotuj zasadzkę na ich trasie. Małe powodzenie. Zapędź konwój na otwarte morze. Paliwko trochę szkoda. Zignorujcie konwój i skupcie się na dotarciu do fabryki. Pozwólcie im przepłynąć. To nam podniesie możliwość na następne zadania. Poświęciliśmy więcej czasu na omówienie naszej strategii i udoskonaliliśmy plan działania. No dobrze, oby się to przydało. O, podobają mi się te sukcesy. Dotarliśmy w okolice fabryki. Mamy kilka możliwości wejścia do środka. Trzeba tylko wybrać najlepszą. Przejmij. Wejdźcie po murze i zabijcie patrolujących wartowników, czyli w naszym stylu. Zaatakujcie bezpośrednio i zabijcie wszystko, co się rusza. Lekarstwa to nam nie brakuje. Ukryjcie się we wrogich pojazdach, żeby dostać się do środka. Myślę, że poświęcimy ten metal i dorzucimy kolejne 10%, a nóż się przyda. To idealnie pod tego kolegę nam to wskoczyło, więc tym bardziej warto wziąć. Spodziewaliśmy się tych umocnień, więc zabraliśmy ze sobą sprzęt wspinaczkowy. Po cichu załatwiliśmy patrolujących wartowników. Jeszcze nagroda dodatkowa. Bardzo miło. I na to wszystko wchodzi. Musimy zrobić jeszcze jedno. Zadbajmy, żeby ta fabryka nie produkowała już materiałów wybuchowych używanych przeciwko naszym ludziom. Uszkodźcie fabryczne maszyny i spadajcie stamtąd. Sabotaż. Ukradnijcie trochę C4 i wysadźcie to wszystko. Obwody przemysłowe. Albo rozejrzyjcie się tam. Może są tam jakieś cenne informacje, które pomogą Libertad. A weźmy. Nie wiem, czy to nam się przyda w kolejnych misjach, ale kolejny etap zakończony. Udało nam się znaleźć zastrzeżone dokumenty i szybko je spakowaliśmy. Dzięki nim może namierzymy ważne osobistości, na które zapolujemy w przyszłości. Bierzemy to, ale przede wszystkim nagroda końcowa wydaje się być ciekawa. Może przyda nam się już dziś. Udało się. Zdobyliśmy informację o metodach produkcji C4, załatwiliśmy trochę ich ludzi, zakłóciliśmy produkcję na najbliższą przyszłość. Dejcie nagrodę! No dobra. Dowiedzieliśmy się też, o właśnie, na temat innych misji. To moglibyśmy się sprawdzić, tylko co jest, co to za nagroda? Jedna sztuka czego? To nie wygląda jak coś konkretnego, a może powinniśmy się tym zainteresować? Co to jest do wygrania? A, klej Supremo. W ten sposób. Niespodzianka, sabotaż, strój i... To i jeden, i drugi by się przydał, bo ten ma strój, ten ma inspektora. Talent budowlany tu u kolegi wyszedł. No dobra, ale to zostawimy sobie na później, nic nie spieszy nam się. Za to chętnie bym sprawdził ten karabin. Bo może to jest dobra opcja, żeby sobie go podmienić. Wskoczył nam tutaj. Uła! No powiem wam, że chyba idealnie nam by się tu pojawił. Trzeci poziom, kolejny poziom, dorzucić te wszystkie modyfikacje, z jakich korzystaliśmy do tej pory. No tu przetestowaliśmy, że te zatrute i tak dalej to się nie opłaca, ale tu coś co... Kurczę, czego nam brakuje? Obwody przemysłowe. No proszę, to warto by było zacząć coś w tym temacie działać. Tutaj kolimator, kolimator chyba był niezły, to przybliżenie razy dwa na nic się nie przyda, celowniki laserowe podobnie nie, modyfikacje, przyspiesza chłodzenie jak najbardziej, zastanawiam się, czy jeszcze jakaś nam by się przydała. Może zwiększenie pojemności magazynka, tak jakoś ostatnio szybko nam znikał, więc czemu nie, dorzućmy wisiorek, a co, zmieńmy, o, jakie malowanie, jak ze sklejki, ale to jeszcze z takimi tu LEDami. Bierzemy. Będzie idealnie, żeby się gdzieś tam skradać z tą bronią w ręku. Broń główna 1. Czy to zamiast wyrzutni rakiet daje do myślenia? Ale było niezłe, bym może zostawił. Broń trzecia, no tu zostaje z nami snajperka. Więc wszystko jest chyba ok. Supremo. A nie będziemy kombinować. Czy w broni bocznej coś się zmieniło? Nie, tu mamy wszystkie odkryte. Niestety. Chociaż nie, to są chyba wszystkie dostępne dla nas. To co? Jesteśmy gotowi, żeby ruszać tutaj, na misję, więc zobaczmy się w bazie. Nie ukrywam, że jestem zadowolony z naszej zdobyczy. No cześć.
Thanks to you, Benitez's defenses are spread out all across El Este. Now's the perfect time to attack her headquarters. The problem is, we don't know how many soldados are there. So, here's what we're going to do. You, La Moral, the Ancianos, and that tank are going to quietly get on the island. We use that rusty tank to punch holes in the fort, then keep shooting until Benitez is dead. She probably planned for a lot of attack scenarios, but I'm sure pontooning a tank to her island wasn't one of them. Ancianos to rozumiem, że legendy, tak? Tylko taki... Rendezvous with El Tigre at the place I marked on your map. Okej, nasze rendezvous. O! Koło punktu kontrolnego. Rendezvous z naszych snów. Chociaż... Myślałem, że trochę bliżej ten punkt, ale i tak jest nieźle, jak widać, warto było. Czyli co, te całe Alcatraz, jaki widzimy po prawej stronie, to jest punkt, do którego chcemy się dostać. Mam nadzieję, że nikt z legend tutaj nam nie zginie. Czy nie lepiej byłoby wziąć napalm i tak rozwiązać te problemy? Czułbym się bardziej w naszym stylu, co? Jesteśmy na miejscu? O tak, też pod rekordy podchodzimy. Spoko. Hey, my baby Tigre. A big battle is on the horizon. I'm just happy everyone is getting along. You did this. Back in 67, it was Santos who could bring the people together. Today, you have that magic. So I'm Santos? No. You are me, the Fist. Now, before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. I just imagine us destroying the Nephi. Are we doing this? You kids today, you're so fast with everything. Take in this moment. The world will change in a couple of hours. Serio, tak to działa? Elias! Attack! Nie chcę nic mówić, ale na ziemi czułem się chyba trochę pewniej. Ile nasz magazynek ma? Kurczę, miał być powiększone. To średnio z tym powiększeniem. 20, a jest 20. Chyba, że ten miał 15, a tamto stary miał 20. Kurczę, się przewrócił. Cool. Eskortuj czołg? Nie ma problemu, tylko nie widzę tych problemów, jakie tutaj miały. A, tak ktoś biega? No to macie El Tigre. Granata, ale idealnie to wbiło. Nie no, lubię takie zamieszanie. Chociaż wolałbym mieć inne wejście tutaj do środka. Oj, nie! Ha, w ostatnim momencie. No to się kolega nam dobrze bawi, widzę. Czy są gdzieś jakieś wyrzutnie rakiet? Albo coś w ten deseń? Tu coś za nami biega, ale chyba jakbym słyszał gdzieś gościa z wyrzutnią. Tam jest cała duża ekipa. Zostań tam przy granacie, tak. Coś przyznam, że liczyłem chyba na coś więcej po nich. Zresztą co, my będziemy kombinować. Tylko żeby nic w Carlito nie walnęło. No i proszę bardzo, sprawa załatwiona. A nie, prawie. Kurczę, ale naprawdę coś się zmieniło w tej grze i teraz czuję takie... takiego mocnego ducha tych wszystkich strzelanek Battlefieldów, Call of Duty i innych takich. O jest, rakiety poszły. Jesteśmy. Kolego, masz 100% życia. Lepiej być nie mogło chyba. Czasem mam wrażenie, że w tej armii przeciwnika jest więcej kobiet. Cóż?
Nie wiem, czy to było dobre wyjście z sytuacji. I'm good. Looks like this way's blocked. I'm gonna go for Benitez. Do it! We'll find another way in and connect with you as soon as we can. A guerrilla has made it inside. Find them! Kill them! Ale nie widzę wyjścia. Vamos! Tutaj jesteśmy! A, dobra. Ej. Otwieraj te drzwi! Otwieraj wrota. Idealnie. Skorzystam. Oj. That tank was their most powerful weapon. Now it's time to kill these fake Yaren rats. Chcesz porozmawiać o fake Yarenach? Get the guerrilla. Follow protocol. Nie widzę. Jaki jest protokół? Taki, żeby ten granat spadł do nich i komuś zrobił krzywdę, ale nie tak jak myślałem, jeszcze jeden. Dobra, ktoś tu idzie do nas. You are all going to die here and I will deliver your corpses to Presidente Castillo myself. Ale ona tutaj. Jakie poison to to? Nie rób tego? No właśnie. Don't do that! Nie wejdziemy, karta dostępu, tu coś było. A tak, już okej, okay, chyba rozumiem, czego oni od nas chcą. Szybko, puszczaj te, puszczaj korki. To jest drabina. Chyba wiem, o co chodzi, tak? Ale czasu nam zostawili naprawdę niewiele na orientację w terenie. Okej. Nie wiem, co by się stało. O kurczę, prawie zlecieliśmy. Co by się stało, gdybym nie zauważył tego kurka? W sensie zaworu, tak? No, kurka, to się nic nie stało, ale żyjemy, tylko tak. Może się wylecz. Nie chcę zeskakiwać stąd. Poszło całkiem sprawnie. Na szczęście ten pierwszy zawór był dość pomocny. Przenieść ciało niekoniecznie. Gorzej, że tu jakby ktoś jeszcze chodzi w okolice. Raport z naprawy kanału wentylacyjne. Admirał Benitez. Dziękuję za powierzenie mi zadania sprawdzenia systemu filtrowania powietrza w Forcie Fontane. To zaszczyt móc spożytkować moją umiejętności dla Yary. Chciała pani faktów, a oto one. Senior McKay podarował nam jeden z najtańszych systemów dostępnych na rynku. Biorąc pod uwagę wiekowość fortu oraz proporcje ilości zarodników pleśni do tlenu, stwierdzam, że potrzebny jest lepszy system filtrowania powietrza. Miała pani rację. Z powodu niewłaściwej wentylacji żołnierze pozostający w tych murach dłużej niż 2 tygodnie nabawiają się problemów z układem oddechowym. Alternatywnym rozwiązaniem może być otwarcie wszystkich okien i wybicie większej liczby otworów w ścianach, co nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku fortu. Obecny system filtrujący jest bardzo awaryjny, dlatego gorąco zalecam wymienić go na lepsze. Możemy tak już wykorzystać? Czemu tu jest jakaś kropka czerwona jeszcze w okolicy? I gdzie jest ta broń? Tam nie wyjdziemy. Ale a nie, amunicji mamy full. Granatów by się przydało więcej, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Kropko. No dobra. Średnio podoba mi się bieganie tutaj. O! You are trapped and have nowhere to go. You will die here alone. Pani Benitez? We własnej osobie przyszła z nami tu pogadać? Open my cell. You can do it in the control room. Żebym ja wiedział, jak to otworzyć. Nie mają nas na plakacie, to jest miła informacja. Pani Benitez, no tak jakoś mnie to nie dziwi, że uciekła. Boję się tylko, czy to nie jest jakaś zasadzka. Nie. Możecie wyjść? O kurczę! O, o!
nie! Ile życia zeszło! Jaki bezsens! Jaki bezsens! W rurę akurat musiałem utrafić. Najgorzej, że chyba padli też nasi, ale byli raczej nie do ratowania. Co wy tu chodzi? Teraz to się czuję jak Wolfensteinie. To castle. Czy jak tam? Ale czyżby on miał tu jakiś... Aj, liczyłem, że to... A może? Liczyłem, że... A może tamty coś krył? Liczyłem, że może mieli jakieś pakunki. No nic. Najwyżej. Przejmiemy ten fort. Jak będzie należał do nas, to coś tu zdziałamy. A, kartę nam dali. No to miło. Drzwi otwarte. Leki, leki, leki. Zakładam, że to może być fajna broń, jak ją znajdziemy. O ile ją znajdziemy? Nie, no gdzieś tu z tym granatem. Perfect timing, tak. Uredi is my middle name. Shouldn't it be I'm ready? You've been hanging around as Tigre too much. Batter up. Skąd wy przyszłyście, dziewczyny? No miło was powitać. Bebe Tigre. Widziałem tych ludzi tam. No właśnie. Tam kolejni. Nie wiem, czy oni o nas wiedzą w takim wypadku. Dobra, chyba że wiedzą. Widać, że to nie my zaplanowaliśmy tę misję. Bo inaczej to by żaden alarm nie grał. Ładnie go obrysowaliśmy. Over there. Czuję, że gdzieś tu mają coś dla nas fajnego. Uuu, jakie obejście. Oj. No trzeba uważać z tymi obejściami, bo jak widać można czasem wpakować się w niezłe tarapaty. Szukam prezentów dla nas na dalszą walkę. O, cześć. Że warto korzystać z ochron. Dziewczyno, wstawaj! Podnieś koleżankę. Dobra, czas się wyleczyć. No bardzo dobrze, podnoszą się. Ale co to za zamykanie drzwi? Moment, to wygląda... Spoko. Mamy chyba to, czego pragnęliśmy. I co tu się kryło? A myślę, że nic. Taka broń. To możemy użyć granaty. Shit. Coño! Do think I can't open it. That gate is reinforced. I think a type will be enough. Carlito? I got it. Those cannons. We'll aim the cannons inside the fort. Synchronize the cannons so we can blast them open. To był nasz plan. Potrzebujemy działek, żeby zniszczyć, ale to mamy wskakiwać do tego... O! Nie, możesz tu wskoczyć, czy nie możesz? Wsiądź na fotel kierowcy. To mi się podoba, tylko czy mamy karabiny na przykład tu? Lena, pilnuj nas. Ktoś tam jeszcze chodzi. Gorzej, jak przyjdą z prawej. Tutaj schodów można było zaminować je może. O, no strzelaj, no właśnie. Ty możesz strzelać. Ustawiasz tam te działko? Dobrze, że oni nie wiedzą, że tam jest przejście na dole jakieś. Do kogo ona strzela? Tam jakby ktoś nas widział. Zróbmy porządek. I takie misje to ja rozumiem, tylko brakuje mi karabinów w tej zabawce. Oj, tu coś idzie do nas. Dajesz radę, dziewczyno? Jeszcze chwilę wytrzymaj. Dobra, chociaż nie, nie dobra. To powinno bardziej w nich walnąć. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Nie wiem, czy nie powinniśmy wyskoczyć. Nie wiem, co się tu dzieje. Nie widzę nikogo. Dobra. Czasem jakby nas widzieli gdzieś. Strzelaj! Ile jeszcze? Kurczę, jeszcze dopiero procenty. Ale tam widzę jakąś minę. Oj, a strasznie nietrafione, a tu każdy pocisk się liczy. Dobra, ten jest gość z rakietą. Go bym zlikwidował w pierwszej kolejności.
Mam nadzieję, tak, przeleciał tu przez belkę, więc chyba jest okej. Chodźcie bliżej miny. Dobra, mamy to. Ale już widzę, w którym momencie możemy strzelać, tak? Jak napis się zmieni z czerwonego na czarny! Haha! Kolor. Nie no, sama radość. Znaczy, jakby te działka miały karabiny, to byłaby większa, ale i tak daje radę. Uuu, jaki to ma odrzut tam w okolicy. O nie, kto tu przyszedł? Najgorzej, tu ktoś siedzi w środku. Wyskakuj i rozwal gościa. Fajnie, że dostaliśmy takie zadanie, ale nie krzyczeć. Salwa z działek może zniszczyć. Ktoś jeszcze żyje? I see you. To mi się nie podoba, że ktoś jakby nas widział, ale okej. Najgorzej, nie możemy wsiąść do działka. Dobra, wsiąść na fotel kierowcę. Salwa z działek. Dajesz na salwę szybko. To co? Jest jakby chyba już. Czas to zakończyć. Ty, bo tam właśnie grzyby miały być, słaba wentylacja i tego typu rzeczy. No to jeszcze chwilę musisz poczekać na nas, koleżanko. I idziemy do ciebie. Idziemy po ciebie. Dobra. Może tak. Już się węże w barierkę walnie. Tylko uważaj na sojuszników. Jest dobrze. Wcześniej były miny, ale co? Wchodzimy. Oj, to mógłbym supremo zachować na teraz. Adios, Benitez. Ojo por ojo. Viva la moral! Benitez! Couldn't have done this without you, Danny. That's not a smart move. You should cut her down. Why? It's what that bitch deserves. You killed a soldier. Good for you. Except the thing about soldiers is there's always more of them. See, mama. Same mistakes, new faces. You're just bitter because your revolution came and went and all you got was a fucking mountain. Enjoy your trophy. Benitez is private stash. Eh? Salud. Enough with the pics. Victory, Danny. I thought I was baby Tigre. Nah. Danny Roja will be bigger than El Tigre. You know why? Your war will fucking end. Viva la moral! No tak mało wesoła ta muzyka w tyle, jeżeli chodzi o sytuację, jaką mamy, a z drugiej strony to może też trochę pokazuje, że zmieniają się ludzie u władzy, a metody pozostają te same. There's something about third world prisons. They make me hard. As you can see, Mr. McKay, everything is under control. Good old shakedown. I love it. Did they do it? Who the fuck cares? The Admiral is a lamb. She did not have the stomach needed to deal with the terroristas. I would like you to consider expanding your operations. Are you a legend? Open the cell. With respect, el presidente has a strict... Open it! Did you fight with Santos Espinosa? In the 67 Revolution? I drove a tank right through the doors of the Capitolio in the Battle of Esperanza. I was there when we took your grandfather. I watched him die. Why did you hate him? The only thing a Castillo has done for Yara is rape our land. And you will do the same thing, Gao. You don't know that. I do! And if you loosen these chains, I will wrap my hands around your little throat and save Yara from another Castillo! Or you can do your country a favor. And kill yourself. We should have someone look at that mule. It's not mine. Cóż
Gdyby to tu, w tym momencie zachodziła jakaś zmiana. Co za ogłoszenia mamy? Ledwie czytelna notatka. Zamknięte, imprezujemy, nie wiem kiedy wrócimy. Idźcie się bawić, świętujcie. Benitez nie żyje. Danny, are you still celebrating the fact that we fucking decimated Castillo's Navy? I am. Not yet, but I get the feeling I should be. Hell yes! Okay, it's on, Danny. Have a drink with me at Chuchi's. It's a bar west of Concepcion Bay and north of Grand Hotel Caballero. You got it, Yelena. Hello? Hi. Admiral Benitez is dead. Benitez was a hard fucking soldado. Nobody ever thought we'd get her. But Clara, the Admiral is dead. That's a huge blow to Anton's military. Benitez was the poster child for the new Yara. With the Admiral gone, they're disorganized. Keep hitting them hard, Danny. That was the plan. Take care, Clara. Take care. I tak samo my możemy się pożegnać tutaj z naszym dzisiejszym spotkaniem. Co to mamy? A, tilapia. Łowiliśmy gdzieś tilapię w jakiejś grze. Ale dobrze, no czeka nas spotkanie, prawo do imprezowania. Zdziesiątkowaliśmy marynarkę Castilla. Jest co świętować. Na prawo do imprezowania wybierzemy się w kolejnym odcinku, bo zakładam, że to jest wstęp do... kolejnego ataku. Mamy jeszcze jedną złą twarz w okolicy, którą warto by było pokonać i później spotkanie z pozostałymi. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy już wkrótce. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.